Z wakacyjnego studia telewizji Republika. Witam Państwa ponownie. Marcin Bąk, jesteśmy na placu przed Zamkiem Lubelskim w tym pięknym, starym, królewskim mieście. A na naszej kanapce wakacyjnej jest już kolejny z gości, pan Przemysław Jaśkiewicz z Lubelskiego Stowarzyszenia Trzy Kropki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać tutaj o pana działalności związanej z upamiętnianiem historii na wschodzie dawnej Rzeczpospolitej i tej niedawnej Rzeczpospolitej na wschodzie, ale na początku chciałbym pana zapytać o stowarzyszenie Trzy Kropki, bo sama nazwa jest już intrygująca. Cóż to za stowarzyszenie i skąd ta nazwa się wzięła? Poniekąd właśnie taki był cel tej nazwy, żeby była intrygująca. No to się udało. Żeby dawała pewien, właśnie jak te trzy kropki, gdzie stawiamy, czy w nawiasie, czy w co stawiamy gdzieś na końcu zdania, dają takie pewne niedopowiedzenie. To jest grupa ludzi z Lublina i z Warszawy i z Kołobrzegu, która ma również swoją działalność na różnych polach i stwierdzili, że pewne rzeczy będziemy robić wspólnie w ramach tego stowarzyszenia. Siedziba się tego stowarzyszenia jest w Lublinie i no, zarejestrowane zostało z 2 stycznia tego roku, więc jest stowarzyszeniem młodym, ale ludzie, którzy tu są zgrupowani, to mają doświadczenie wieloletnie w różnych pracach na polu przywracania czy pamięci historycznej, czy działalności kulturalnej i na tych polach chcemy dalej kontynuować działalność wspólnie. Pan oraz ludzie, którzy tworzą w tej chwili Stowarzyszenie Trzy Kropki, między innymi, działaliście już wcześniej na obszarze tego przywracania pamięci, głównie właśnie na wschodzie, na tych ziemiach, które kiedyś do Polski należały, w tej chwili są za granicami. Skąd to zainteresowanie właśnie kierunkiem wschodnim w naszej historii? Trudno, znaczy w moim przypadku jest to troszkę rodzinne, gdyż moja rodzina, moja mama pochodzi ze Lwowa. Moja babcia studiowała we Lwowie, natomiast jest to też to, że po prostu ja jestem w ogóle miłośnikiem historii. Historia mnie fascynuje, historia II Rzeczpospolitej też jest jednym z tych tematów, które mnie interesują. I to są te ziemie, które odcisnęły duże piętno na naszych dziejach, na naszej świadomości również narodowej. Nawet wiele osób nawet po prostu tego nie uświadamia. I druga rzecz, no to jest skala, że tak powiem, rzeczy, które tam trzeba przywrócić właściwie do naszej świadomości, nie tylko w sensie tym fizycznym, ale po prostu w sensie nawet mentalnym, że po prostu to te miejsca są. To, co mówi dr Leon Popek z lubelskiego IPN-u, tam w czasie II wojny światowej zniszczeniu kompletnemu uległo około 1500 miejscowości przywróconych do takiej pamięci, nawet że zostały jakoś upamiętnione chociażby krzyżem, jest nie wiem, około może 150 czyli, miejscowości. Tu była polska wioska, która się nazywała tak i tak, tak. A w tej chwili jest pole. Nic, nawet nie ma pola, jest łąka na przykład, tak. Są nieużytki, jest las. I takim miejscem, którym najłatwiej przywrócić, bo w większości na przykład te domy były drewniane, więc jakby po nich nie został ślad, jest takim miejscem, którym najłatwiej przywrócić do pamięci jest cmentarz. Zwykle ten cmentarz, tam są jakieś nagrobki, więc odsłonięcie tego miejsca, uporządkowanie, postawienie tych nagrobków, postawienie tam krzyża. Kilka razy w roku są organizowane wyjazdy w celu zapalenia zniczy, szczególnie po Dniu Wszystkich Świętych, kiedy na cmentarz lubelskich jest prowadzona zbiórka zniczy i potem te znicze są sukcesywnie rozwożone, zapalane. Także również ludzie mieszkający tam obecnie mają świadomość, że jest to cmentarz, że jest to miejsce święte, że nie należy jakby podchodzić do tego z pewnym szacunkiem. Kierunek waszej działalności, jeżeli mogę tak powiedzieć, to jest głównie Ukraina, czy także Białoruś, Litwa, te tereny bardziej na północ leżące, dotychczas, które niegdyś też należały do Rzeczpospolitej. Tak, to znaczy dotychczas, ponieważ ta akcja trwa już od 2009 roku. Prowadzi to Lubelska Komenda Ochotniczych Chówców Pracy. Szczególnie to prowadzi środowiskowy chówiec pracy na lubelskiej dzielnicy Bronowice. To takim spiritus mowem z tego to są dwaj ludzie właśnie z tego środowiska, czyli Piotr Gawryszczak i Jacek Bury. I zaczęło się od Wołynia, czyli był teren Wołynia. W tej chwili się to już rozszerzyło na Tarnopolszczyznę. Dziś właśnie w tym roku byliśmy w okolicach Tarnopola. W zeszłym roku po raz pierwszy byliśmy na Białorusi, w okolicach Mińska. W tym roku też jest planowany wyjazd na Grodzieńszczyznę, więc staramy się to rozszerzać.
I to jest taka żywa lekcja historii, bo osoby, które tam jadą, to jest skala wieku, jest od lat 11 do 86, więc najmłodszy uczestnik w tym roku miał lat 11, najstarszy 86, więc jest to trochę taka współpraca pokoleń, ale też właśnie te wszystkie osoby, i te starsze, i te zupełnie młode, przez ten żywy kontakt z historią, zobaczenie jakby też życia ludzi poprzez porządkowanie tych cmentarzy, uczą się tej historii. Potem jest, zawsze jest w trakcie, czyli jak się dojeżdża do miejsca, czy też potem wieczorem na wieczornych spotkaniach, jest zawsze troszkę opowiedzenie o miejscu, gdzie nocujemy, o miejscu, gdzie żeśmy pracowali, o wydarzeniach na Wołyniu. Zawsze jest jakaś opowieść, więc jakoś ta historia wchodzi przez ten kontakt również z tym miejscem, które się widziało. Czy prowadzicie państwo także jakąś działalność badawczą, poszukiwanie, wspomniał pan o Wołyniu, natychmiast stają nam przed oczami obrazy tragedii, rzezi wołyńskiej. Czy także prace poszukiwawcze tych miejsc kaźni, miejsc pochówku, tych ofiar rzezi? To znaczy jest tak, tym się zajmują profesjonaliści z IPN-u, natomiast pomagamy w tych pracach. Te prace wymagają chociażby właśnie to, że trzeba czasami obczyścić teren. Trzeba na przykład pomóc w robieniu odwiertów. Tutaj postacią niewątpliwie, która w ogóle jakby zainspirowała Piotra Gawryszczaka, Jacka Burego do prac, to jest dr Leon Popek, który od 92 roku prowadził pracę w Ostrówkach i w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Jest to chyba jedna z lepiej opisanych wsi i zbrodni, tych, które zniknęły w czasie rzezi wołyńskiej. I tam wolontariusze właśnie z OHP, wolontariusze również Stowarzyszenia Odra Niemen i wolontariusze zupełnie, że tak powiem, zrzeszeni, brali udział w pracach również poszukiwawczych, właśnie w prowadzeniu odwiertów, czy w oczyszczaniu terenu, w pracach tych takich ziemnych, odkopywaniu pod nadzorem archeologów. Również jakby my prowadzimy taką, powiedzmy, odkrywczą, w sensie taki, że staramy się dotrzeć do nowych cmentarzy, znaleźć je w terenie, bo czasami jest to po prostu, jak widać na mapie czy na zdjęciu, chociażby w Google Maps widać las, okazuje się, że ten las to wcale nie jest las, tylko jest to cmentarz, i dopiero po naszej pracy widać na przykład z drogi czy gdzieś tam, że jest to cmentarz, bo się odsłania i poprzez wejście w ten las, tak jak było chociażby w Lubomlu, wielki cmentarz w środku miasta, który był po prostu zbiorem chaszczy, i w tej chwili jest to cały olbrzymi teren odsłonięty, gdzie widać resztki nagrobków, stoi upamiętnienie, i tam można w tej chwili przyjść, zapalić znicz, złożyć kwiaty, pomodlić się. I tego rodzaju działalnością zajmują się, tak jak pan wspomniał, wolontariusze, ludzie młodzi, starsi. Wspaniała lekcja historii, no i okazja do upamiętnienia tej obecności Polaków wielusetletniej na wschodzie. Bardzo dziękuję za wizytę w Telewizji Republika. Naszym gościem był pan Przemysław Jaśkiewicz. My za chwilę wracamy do państwa. Wcześniej pokażemy, jaka dzisiaj pogoda nas czeka. No ale później wracamy tutaj do Lublina, do pięknego królewskiego miasta. Także zostańcie państwo z nami.